Eberiona pochowali w bagnie. Okej. Jakby wypadało w obozie na bagnie. I stoisz właśnie w miejscu, ono jest gdzieś na uboczu obozu, także namioty nie są jeszcze bardzo daleko, ale już w tej dzikiej części, natomiast też nie w tej części, gdzie się zbiera bagienne ziele. I oni tutaj po całej ceremonii pogrzebowej ciało Eberiona położyli na bagnie tak, że on w tym bagnie po prostu się zatopił. Okay. Nie, zatopił i leży. Bardzo możliwe, że się nawet dobrze zakonserwuje, bo bagna... Mm-hmm. Tak. Bagna potrafią dobrze konserwować, trzymając ten... wszystko pod spodem. Zacznijmy może od tego, co Alberto robił przez ten cały dzień, bo to był jeden dzień. Więc rankiem okazało się, że Eberion nie żyje. I Alberta bardzo poruszyła ta informacja. Można powiedzieć, że wręcz się załamał i trochę nie wiedział, co robić. I myślę, że Albert spędził ten dzień wędrując po bagnach. Nie zapuszczał się w te niebezpieczne rejony. Był tak na granicy, że co jakiś czas przychodził, nie chciał już z nikim rozmawiać i nie chciał, żeby ktokolwiek go zauważył. Więc co jakiś czas podchodził tak na granicę tego miejsca, w którym znajdowały się już obóz... Chciał zobaczyć bagiennego węża po raz pierwszy w życiu? W którym, nie, chodzi mi nawet z drugiej strony, że w którym to miejsce, w którym obóz na bagnie przestaje być obozem, a zaczyna być bagnem. A, okej, okay. Czyli że zaczął się na bagnę w jakiejś chacie, bo tam są jakieś takie opuszczone namioty, chaty. O właśnie, chaty. Myślę, że tak. Czasem ludzie z Bractwa się udają, sobie siedzą. Od czasu do czasu podchodził pod te już takie zamieszkiwane części obozu. Myślę, że widział z daleka pogrzeb Eberiona, widział z daleka ucztę, widział Kendala, ale no po prostu nie miał ochoty rozmawiać z nim, nie miał ochoty rozmawiać z nikim tego dnia. I w pewnym momencie może się nawet podkradł i wziął coś do jedzenia, bo po prostu zgłodniał. Ale zaraz wrócił. Czyli nie pościł. Nie pościł, ale zaraz wrócił szybko na bagna, ale to była mała część jego dnia. Większość tego dnia spędził medytując. Okej. Okay. Siedząc właśnie może, myślę, że w jednej z tych chatynek, które tam są, które gdzieś tam zostały porzucone i nikt w nich nie mieszka, tylko co jakiś czas ktoś się w nich zaszywa. Może na taką duchową podróż w głąb siebie, tak jak ja. To jest taka nieoficjalna praktyka, nie jest sankcjonowana przez guru, ale ludzie nowicjusze wiedzą. Więc ja to robię. Myślę, że medytacja to jest dobre określenie, ponieważ Albert się generalnie nie modli. Próbuje w pewnym momencie, zwraca się do różnych bóstw, myślę, ale czuje, że to nie jest to. Do różnych bóstw. Ale czuje, że to nie jest to i postanawia bardziej zajrzeć w głąb siebie. W takim duchowo-umysłowo-medytacyjnym znaczeniu. Okej. Okay. Bo kontakt ze śniącym też się uzyskuje przez medytację. Ja nie chcę uzyskać. Albert nie chce uzyskać kontaktu. Wiem, chodzi o to, że jakby praktyka jest podobna. Czy do śniącego to jest jakby skomplikowane, tak? Jakby modlitwę do śniącego, medytację. Ale okej, okay, dobra. Albert nie chce uzyskać kontaktu ze śniącym, to nie jest jego celem. Pytanie, czy śniący chce uzyskać kontakt z Albertem? To już zależy od ciebie. To zależy od kości. To zależy od kości. Po to gramy w RPG, żeby kości odpowiadały na takie pytania, więc rzuć na medytację. W takim razie duch i medytacja. Albo... Medytacja 2 plus 6 ducha to jest 8. Albo dobra, dam ci wybór. Rzucać na duch i medytacja, albo wola i medytacja. Duch. Przy czym jakby może być inny efekt potencjalnie. Duch to bardziej otwierasz się na świat duchowy, a wola to jest bardziej dyscyplina i praktyki medytacyjne. Okej. Jest... Bardziej ryzykowne. Tak, ale jest też bardziej kreatywny, no jak to duch. To rzucę na wolę. Okej. Okay. Rzucę na wolę. Na pewno, ale duch może być ciekawszy. Wiem, że duch może być ciekawszy, ale mam wrażenie, że taka jest natura tej medytacji. Medytacji, którą Albert wykonuje w tym momencie. Po prostu rzucasz na ten. Tak. I w tej... Czy palisz bagienne ziele? Nie palę. Okej. Okay. To zróbmy trudność na minus 10. Okej, okay, czyli to jest w sumie rzut na minus 7. Okej.
No, ale jest niskie ryzyko. W sensie masz niskie ryzyko, że coś nie pójdzie, bo wola. To jest 4. 4. Czyli porażka, ale na wolę, czyli... Czyli nic. Mhm. Czyli próbowałeś się wyciszyć, cały dzień spędzając i... No, kiedy się wyciszasz, no to te dźwięki bagna wszędzie wokół, na nich się skupiasz, ale nie słyszałeś nic poza tym. Rozumiem. Jednak ta cisza, nawet nie udało ci się uzyskać takiego poczucia jakiejś wewnętrznej ciszy, tylko stres tych wydarzeń ciągle przychodził ci na myśl, ten w twarz Korkaloma, twarz Korangara, sceny z cmentarzyska orków, myślenie o kolonii, co teraz, o twojej, jakby ciągle te myśli wracały, opałeś się na tym, że miałeś medytować, a znowu myślisz o życiu i rozważasz sprawy i co masz zrobić i co o tobie myślą ludzie i tak dalej. I tak dalej. Więc myślę, że te myśli, które Alberta gdzieś tam dręczyły, kiedy próbował medytować, on to robił przynajmniej starał się robić to przez większość dnia. I w pewnym momencie te myśli go po prostu zaczynają męczyć i ta medytacja go męczy i próbuje to powstrzymać, ale ostatecznie opada na ten mech i po prostu gdzieś tam na granicy tego światła, które roztacza dookoła siebie obóz na bagnie, bo tak jak mówię, nie odchodziłem jakoś strasznie daleko, ale, ale po prostu zasypia. Okej. To 2 tygodnie później Albert dociera wczesnym popołudniem do starego obozu. Znajomy widok i znajomy zapach też cię uderza, zapach cywilizacji. Cywilizacja pachnie potem, skórą i piwem i pieczonym mięsem nad ogniskami. I czasem i brzmi rozmowami, a czasem piosenkami i narzekaniem na pracę, ale także pijeńskimi zaśpiewkami, ale także rozmowami o tym, jak to w dzisiejszych czasach na niekim można polegać i tak dalej. I wchodzisz do środka. Strażnicy wiedzą, już rozpoznają po szacie, że taki jak ty się wpuszcza. Co w tym czasie robił Kendall? I jak widzimy Kendall? Co robi niedzielnym? Jest niedziela. Jest niedziela? Tak. Mhm. Co robi? Niedziela jest dniem wolnym od pracy, także stanie w obozie. Jednak Inos przykazał, to Inos przykazał. Jasne. Nawet jeśli większość kopaczy nie praktykuje i mało kto szuka kontaktów magów ognia, to niedziela jest jednak dniem wolnym. Chociaż nie znaczy na przykład, że strażnicy nie mogą pracować czy cokolwiek robić. Mhm. Ja też mogę mieć dla ciebie propozycję, jak chcesz, ale to zaraz. Myślę, że Kendall ma wolne i kiedy ma wolne, to spędza jakoś z ludźmi. W sensie widzę 2 warianty, one trochę zależą. Jeden jest taki, że... Na pewno przez te 2 tygodnie Kendall szukał Geralta, bo kiedy ostatni raz wyruszył 2 tygodnie wcześniej, to Geralt gdzieś się zwinął. Tak. Więc Kendall na pewno go zaglądał do niego, starał się go znaleźć, bo go to zaczęło nurtować i trochę ciekawić. Więc pierwsze pytanie brzmi, czy Kendall znalazł Geralta, Geralt jest dalej w obozie, czy nie? Więc Geralta nie ma w obozie. Okej, czyli przez kolejne kilka dni, tak. Że go nie było w obozie i dalej go nie ma. Czyli jakby wygląda to, że odszedł z obozu gdziekolwiek. Okay. Tak to wygląda, że wyruszył, no bo wziął swoje rzeczy. To ja myślę, że ja spędzam czas ze strażnikami tak domyślnie, w sensie trochę po prostu taki niedzielny czas. Zakładam, że Karl się zaszył u magów. I tam siedzi i... No i dobra. Nie widywałeś się z nim. Przemyśliwuje swoje życie i bycia narzędziem. On cię chciał uczyć, tak, on cię chciał uczyć walki. Jeśli przez te 2 tygodnie retrospektywnie powie, że się uczył, to ja myślę, że z nim uczyłem się, natomiast nie musimy na to robić żadnego zuma. Tak. Dobrze. To ja może... Aha, zróbmy... Przyjąłem tu tabelę na losową postać z starego obozu. Nie mam. To rzucimy może jakieś losowe wydarzenie. Dobra. I rzucę je po prostu, rzucę 2K6, gdzie wysoko to jest postać wysoko postawiona, a niski wynik to jest postać nisko postawiona. Więc 6, czyli w pośrodku. Czyli jest to zamieszany jakiś starszy kopacz albo cień. Albo handlarz. To rzućmy 1, 2, 3 kopacz, 4, 5 rzemieślnik,
Sześć cień. Cień, sześć cień. Cztery. Rzemieślnik. Dobrze, no to akurat miałem pomysł na to. Mam propozycję taką, że Kendall w tym się pracował jako strażnik i dostał... O, no dobra, wszystko się zgadza. Dostałeś były rewir Neka, czyli miejsce, przy którym mieszkałeś, trochę dlatego. Dostałeś go do patrolowania, żeby tam chodzić i doglądać spraw i się sprawdzać. Z czym też wiążą się dylematy. No tak. Więc czekaj, jak to wygląda? Więc może tego niedzielnego popołudnia stoisz niedaleko Snafa, przy jego chacie, pełnej rozjuszonych ziół, jakichś suszonych kiełbas, chlebów, jakichś produktów, półproduktów, no i kocioł i stół, gdzie on gotuje przed swoją chatą, no i ten barczysty kucharz o wielkim nosie mówi do ciebie: no, Kendall, ja rozumiem, że pokój i w obozie, ale gdybym tak dołożył ci te, wiesz, 10 bryłek rudy i ten kopacz, słuchaj, on nie płaci strażnikom za ochronę, a strasznie mi się uprzykrza, podkrada mi jedzenie, kiedy nie patrzę, przychodzi. Nie chcę pracować, nawet nie chcę... Ale to chciałem być dla niego miły, a on... Nie chodzi do kopalni nawet, czy co? Nie, no chodzi. Chodzi, no ale narzeka na to, że nam źle karmią. No ale zamiast tutaj jakoś to załatwić, po prostu przychodzi i kradnie mi jedzenie. A słuchaj, ja wiem, że on nie płaci za ochronę. Twierdzi, że nie ma z czego. Z czego karmić, więc słuchaj, może byś mógł tak... Nie wiem, jakoś to z nim załatwił. Słuchaj, jeśli nie płaci, to ja nie potrzebuję twoich 10 bułek rudy, Snawie, po prostu muszę z nim porozmawiać i dowiedzieć się, o co chodzi, no. No może faktycznie ma jakiś kłopot, może ktoś go okrada. Pilnuję tu prawa i porządku, więc muszę zapoznać sprawę wszechstronnie, no niech się nie boi, do mnie przyjdzie, jeśli ma jakiś kłopot. No jeśli się okaże, że nie płaci ze złej woli. I no to będziemy faktycznie musieli jakoś rozwiązać ten problem jako strażnicy, no i wezmę to na siebie. No ale póki co, proszę, opisz mi go, powiedz mi, jak on wygląda, jak, gdzie się kręci, ja sobie po prostu gdzieś go przyuważę i z nim pogadam. Żebym też, wiesz, no... Dobrze, że mi mówisz w ogóle, ja wiesz, jeszcze tutaj jestem krótko. Nie jest tak, że każdego kopacza... No garnia, większość sama do mnie przychodzi, wiem, że ze mną jest bezproblemowo. Słuchaj, ten facet nazywa się Herek. Herek, tak? Tak. Straszny zbir. Słuchaj, powiem tak. Oczywiście moje 10 bryłek rudy na wsparcie straży, jeśli chcesz, mogę ci dać, a poza tym, jeśli się nim zajmiesz, mogę cię poczęstować moim nowym eksperymentem. Pasztet z goblina. Ale takiego świadomego goblina? Tak, tak. Wiele osób, ja rozumiem, gardzi, w końcu to trochę, niech mówią, że nieetyczne, ale zasmakujesz, to... Uczestam, no nie wiem, to obrzydliwe, ale dobra, no zobaczymy. Jak mnie najpierw ktoś upije, to może spróbuję. Na południu Myrtany jedzą i gorsze rzeczy. Słuchaj, zrobimy tak. Znajdę tego całego Hereka. A jak wygląda? Mniej więcej. Niski, wysoki, ładny, brzydki. Blondy? No, jakoś bardzo ładny to nie jest. Nie. Blondyn dość wysoki, ma takie wysokie czoło. Ale... Taki z natury. Z natury. To jest jeden z tych twardzieli, tych, to wiesz. On tu chyba jest od niedawna. Czuję, że musi udowodnić ludziom, że on tutaj będzie rządził. Do pewnego stopnia to są normalne odruchy. Słuchaj, zajmę się tym, w tym tygodniu będzie po sprawie. Skończy się podkradanie jedzenia, to na pewno. Co do reszty, to zdecyduję sam, co z nim zrobić. Także o nic się nie ma.
Podchodzę, zamiast, nie chcę tego wyrzucić, ale zdejmuję trochę tej kiełbasy, tak po prostu. Była moja, biorę sobie ją niedużo, nie? Tak trochę tak symbolicznie na zasadzie, tak. Że okay. dwie całe kiełbasy odrywam z takiego koła. Spoko. Snaf, wiesz, uśmiechnął, trochę się zmusił do uśmiechu, ale przemaga się w sobie i... Ja faktycznie mam oko na to, czy mi się ktoś taki nie robi jakiegoś specjalnego obchodu, pateolu, myślę, że później idę na jakieś piwo ze strażnikami może, tutaj przyszedłem pewnie coś zjeść, albo właśnie zrobić taki, byłeś... taki niedzielny obchód, taki podstawowy, jeden, na przykład jak normalnie robię tam rano, wieczór i po południu obchód, znaczy rano, po południu i wieczorem, to w niedzielę jest jeden obchód i może to był ten obchód, nieważne. Idę zaraz do strażników, trochę nie zamierzam się tą sprawą zajmować dziś, natomiast jeśli by mi wpadł w oko, to będę zwracał uwagę. To może to jest dobry czas, że kiedy przechodzisz niedaleko bramy północnej, to północnej? Dobra, trudno, niech będzie. Jakoś, z jakiegoś powodu wyszedłeś bramą północną. W każdym razie spotykasz Alberta. Kendall, witaj. No żyjesz. Słuchaj, ja myślę, nie wiem, myślałem, że jak cię nie było w ich pogrzebach, że z tobą się coś stało, nie wiem, że cię konkalą przerobił na eleksiry. Byłem, ale wolałem patrzeć z daleka. Nie miałem wtedy za bardzo humoru na świętowanie, ale to nieistotne. Dużo się zmieniło na obozie, na bagnie. A zaraz ci wszystko opowiem. Słuchaj, koniecznie. Przede wszystkim... jest bardzo ważna sprawa. Ty ponoć coś dostałeś od Korangara. No tak. No i co miałeś z tym zrobić? Miałem to... Co to właściwie do życia? Nie wiem, teraz w tej stronie. Tam jest wojna domowa w obozie na bagnie, ja ci teraz mam się wysprzęgać. Zawsze byłeś popychanym korkalowa, my go tu nie wybieramy, ale... Dobra. Słuchaj, spokojnie, najpierw pogadajmy. Potem ci będę się opowiadał albo nie z tego, co mam, albo nie mam. Dobra, słuchaj, to ja ci wszystko opowiem. Tak. Dawno, dawno temu. 2 tygodnie wcześniej. No to sytuacja, jaka w obozie ogólnie była, to wiesz. Tak. Więc co w obliczu tej napiętej sytuacji, w pierwszej scenie, co robił Albert? Czy możemy zrobić tak, że pierwsza scena działa się zaraz na następny dzień? Spoko. Po zaśnięciu. No, znaczy proponuj, co tam... Albert bardzo zainspirowany z samego rana wstał, poszedł do obozu na bagnie, po prostu wszedł, stanął w jakimś takim miejscu, które jest uczęszczane generalnie, że tam jest dużo ludzi. Okej. Wziąłem jakieś podwyższenie, jakąś skrzynkę, krzesło, cokolwiek gdzieś przytachałem sobie, stanąłem na tym i rozpocząłem przemowę. Nie będę może mówił tej przemowy całej, ale... No. Ale może powiem, co w niej powiedziałem. Zacząłem od Iberiona. Określiłem go światłym człowiekiem. Człowiekiem silnego ducha. Jaki był twój cel, może powiedz mi, już tak ogólnie? Okej. Chciałem w pewnym momencie tej przemowy, takim myślę, że kluczowym, mówię wprost to, co Iberion mi powiedział na kilka godzin przed swoją śmiercią. Mówię to wprost. Czyli mówisz w ogóle, że byłeś przy śmierci, tak, Iberiona? Że byłem przy śmierci i że Iberion powiedział mi, że śniący jest demonem Beliara. Mówię to. Okej. I ogólnie taka narracja, która wynika z tej przemowy, jest taka, że Iberion poszukiwał wyzwolenia. Wyzwolenia od królów, od lordów, od magnatów, ale też od bogów. I poszukując tego wyzwolenia, trafił na bagna. Tutaj usłyszał głos śniącego, ale okazuje się, że śniący zobaczył, że to jest człowiek, który poszukuje wyzwolenia i postanowił go oszukać po prostu, jako demon Beliara. Że to wszystko była intryga może Beliara, może śniącego samego w sobie. I to się udało. I udałoby się być może jeszcze mocniej, doprowadziłoby cały obóz na bagnie, a może i kolonie do zguby, gdyby nie to, że Iberion był człowiekiem silnego ducha i gdy nastąpił rytuał, to zobaczył, jaka jest prawdziwa natura śniącego.
Okej, okay. I jaka jest twoja... Dobra, no to powiedzmy, że to mówisz konkluzja i nowicjusz. Konkluzja filozoficzna, teologiczna jest taka, że... Nowicjusz gori na to. No dobrze, ale co z tego? Jak to co z tego? Czy nie przybyliśmy tu wszyscy do obozu na bagnie, aby wyzwolić się spod okowów? No ale co Iberion powiedział, żebyśmy czynili? Co mamy robić? Byłeś z nim przez ostatnie godziny jego życia. Na pewno nie służyć dalej tym, którzy chcą oddać nasz obóz śniącemu. A tacy są w naszym obozie. Wiecie to przecież. Śniący nie może być po prostu demonem. Dlaczego? Przecież... Czyż nie prowadził nas przez te wszystkie lata? Czyż nie daje nam daru magii? Ho, oczywiście, że daje. Czyż dzięki niemu nie istnieje obóz na bagnie? Pracowalibyśmy w kopalniach. Wielu z nas zginęłoby z przepracowania, gdyby obóz, nie śniący. Obóz na bagnie istnieje przede wszystkim dzięki jaśnie oświeconemu Uberionowi. To on nas tu poprowadził, to on szukał wyzwolenia. Ale to śniący doprowadził Iberiona. Sam Iberion tak mówił. Cicho, pozwól mu mówić. Śniący oszukał Iberiona. No dobrze, no to co teraz mamy czynić? Cóż mamy czynić? Szukać wyzwolenia dalej. Poprzez pracę nad samymi sobą, medytację, nawet kontakt z innymi obozami. Nie jesteśmy osobną wyspą. Musimy handlować, nawiązywać kontakty dyplomatyczne. Możliwe, że zbliża się wojna między starym i nowym obozem. Nie możemy tak po prostu pozostać neutralni. Trzeba coś z tym zrobić. Ostatecznie doprowadzić, miejmy nadzieję, do zniknięcia bariery. Dobra, to już skończył. Oni pomrukują. Wydaje mi się, że to będzie... Po prostu zrobimy zwykły test. 2/6 w tym momencie. Czyli zawsze w nocy się okaże, co się stało. Noc długich noży. Więc zapada zmrok. Jak w grze w mafie trochę. W sumie. 2/6, że tej nocy bractwo zaliczy rozłam. Tak. Dwa. To były krótkie sekwencje flashbackowe. Krótka sekwencja flashbackowa. Więc tej nocy to się stało. Czyli następnego dnia było już jasne, że Kor Angar, jakby filarami tego, co się dzieje z Kor Angar i Kor Kalom, więc tak. Na nich nie ma rzutu, bo są reprezentantami frakcji. Tak. Bal Namib jest generalnie, Bal Namib był chyba tym, który zajmował się produkcją ziela. Mi się wydaje, że to był inny Bal. To nie był Bal Orun. Bal Orun zajmował się produkcją ziela. Bal Namib to był Bal... Namuczał, czekaj. Jest. Odpowiada za nowych. Tak. To jest mentor... Przy bramie mentor Lestera. Mentor Lestera. Tak. On jest generalnie wierny, więc ma 5/6, czy pozostanie wierny. Wierny Korkanumowi, tak. W sensie śniącemu. 6! Nie pozostanie wierny. Przekonałem go! Czyli on koniec końców stwierdził, że to wszystko nie ma sensu i jednak... że to jednak wszystko było ku śniącemu i... Chociaż dobra. To może z nim jest tak. To teraz jest 50-50. 1-3 idzie za śniącym i z Korkolomem, a 4-6 apatia, czyli stwierdza, to nie ma sensu. Pytanie, co to, on był wierny, co ty rozumiesz przez wierny? Znaczy właśnie tak bardziej był wierny Korkalomowi, żeby nie iść za... Był po stronie Korangara. Aha, w zasadzie, okay. Że Korkalom jest zły, może tak. Czyli wierny oznacza wierny Korangarowi, a nie wierny tak. Śniącemu. Dobra, okay, właśnie. Tak. Bo ja myślałem, nie, bo ja myślałem właśnie odwrotnie. Ja tak, myślałem, że Namib jest po stronie Korkaloma. Nie, dobra, to namieszamy. Okay. Zróbmy po prostu stronnictwo Korkaloma, stronnictwo Korangara. Już wiemy, jak jest. Namib okazał się niewierny Korangarowi. Teraz pytanie, czy pójdzie za Korkalomem,
czy po prostu powie, że to wszystko nie ma sensu, idę do starego obozu, albo tak, idę do nowego, po prostu... albo do nowego, gdziekolwiek, po prostu uciekam, idę z obozu. Mogłeś samobójstwa niektórzy. Może, to sumie, też jest możliwe. W sumie tak, chcemy zagrać prośnie i dodać też taką opcję. Myślę, że niektórzy mogli. Apatia jest na 1, 2, 3, ale na 1 jest apatia samobójcza. Nie? Tak, może być. A 4, 5, 6 to jest, że zostaje z konkalomem. Mm-hmm. Ma to sens. Ewentualnie może być, że nie taka samobójcza, ale że... Albo nie, no niech będzie samobójcza, w sensie jest bariera, więzienie, po prostu samobójstwo takie, że ktoś idzie w barierę, to jest, idzie, żeby się wydostać. Bractwo jest bardzo blisko bariery, więc nawet nie jest daleko. No dobrze. 3. Czyli apatia, ale taka na granicy. Czyli... Idzie mieszkać na bagnach, ale nie przez barierę, nie przez nic tutaj. Możliwe, tak. Staje pustelnikiem. Tak, że pustelnik, Balna Mip stwierdza, że on musi to, jakby ścieżka jody, muszę iść na bagna, spędzić tam dużo czasu. Zaprzyjaźni się z Balem Netbeckiem. To teraz... Właśnie będzie rzut na Bala Netbecka, czy Bal Netbeck już nie, jest... Nie, jest mało istotną postacią. Bal Netbeck po prostu, pamiętasz Bala Netbecka? Tak. To sobie notuję tutaj na Mip. Ścieżka jody. Tak. Spokojnie, za 30 lat, jak przybędzie uczeń, to wie. Śniący miał zawsze rację, bardzo fajnie. Tak. Dobra. Teraz tak. To pójdźmy wierni. Korkalom jest oczywiście wierny sam sobie. Bal Tondral, bal nauczający. Tak, kaznodzieja na bagnach. Jest generalnie był skłonny ufać Korkalomowi. Okej. Okay. Jego skłonność, jego wierność jest 4 na 6. 5 i 6 to będą... To zróbmy, że 5 apatia, a 6, kurde, Korangar jednak ma rację. Korangar jednak ma rację. 4. Niechętnie, ale kurde... Zostaje z Korkalomem. Tak. Trochę mu nie ufam, jest złym gościem, ale... Ja to sobie wszystko... Ale nie chcę zanegować tego, w co wierzyłem i czego nauczałem. Tak, jednak chcę sprawdzić do końca, prawda? Jesteśmy już... Nie jesteśmy tak daleko, no już... Ufałem śniącemu przez tyle lat, zaufam mu jeszcze przez 2 miesiące. A, zrobię tak. Ci skłonni do apatii. Bal Urun. On się zajmował zielem. Tak. On był z natury apatyczny. Więc zróbmy, jak też ma preferencję 4 na 6, że pozostanie apatyczny i jakby pójdzie w stronę taką materialną, praktyczną. 4 stwierdzi, 5 jedna Korangar, 6 jedna Korkalom. 2. Myślę, że on to jest gość, który stwierdza, dobra, mam dość tego, jakby, skoro zawieszamy temat śniącego, nie chcę na razie o tym słuchać, ale bagienne ziele się dobrze sprzedaje, więc jestem za tym, żeby tu pozostać i zbierać je, i uprawiać, i sprzedawać, i palić w razie czego. Natomiast nie chcę słyszeć nic o... Palić, sadzić i nie delegalizować. Dokładnie. Kto tam następny? I tu mam wątpiących. Znaczy jeszcze to powiem, jeszcze mam. Jest nowicjusz Joru. On jest takim niedorobionym balem, w sensie kandydatem na awans. Przez Y na początku? Przez J. Przez J. Okej. Okay. I czekaj, tak? Jak Joru. Tylko Joru stwierdziłem, że jest pragmatyczny, w sensie, dobra, Joru zostanie z kimkolwiek, ktokolwiek wygra, jakby, okay, ktokolwiek zdominuje, on pójdzie za większością. Okej. Okay. Więc, a na razie stronnictwo, aha, nie, bo tu spod 2. Na razie Korkalom 2, apatia 2. I teraz jest dwóch takich całkiem wątpiących, Tion i Kadar. To nie są po 3, w sensie 1, 2... Mówimy 1-2 Korkalom, czyli trochę najgorzej powiedzmy, 3-4 Apatia, 5-6 Korangar. Tyjon. I więc tak, Tyjon. Tyjon jest kaznodzieja przed świątynią. 6 Korangar. Jednak Korangar, jakby czas, znak czasu pokazał, że Korangar jest tym, który jest naturalnym przywódcą bractwa. Jeśli nie śniący przez niego przemawia, to jakieś siły duchowe przez niego przemawiają, trzeba z nim iść. Co wyrównuje, co ciekawe, co wyrównuje wszystkie stronnictwa na 2-2-2, więc to trochę zaraz zobaczymy, które będzie najpopularniejszym i przez to, za którym pójdzie Joru jako pragmatyk. Kadar. 5, czyli Korangar jest tak jednak. Czyli jednak. Czyli Kadar też. Anger. On mniej chętnie, w sensie. Mm-hmm.
mam wrażenie, że chce pozostać wielny śniącemu, ale widzi, że Korkalom jest trochę niestabilny i... Znaczy, że Kadar na pewno wie, że magia działa. Okej. Okay. I chce dalej ją... Bo on uczył magii, bo tak? On chce dalej badać magię i uczyć. Czyli Joru też Korangra. I widzi, że Korangra... No, trochę... Szkoda, że jest strażnikiem świątynnym, a nie balem, że wolałby guru. Okej. Okay. Więc nie jest zachwycony tym, że strażnik świątyny będzie przewodził bractwo. On postrzegał ich jako takich, co mieli służyć guru, a nagle jest tak... Nie jest zachwycony, ale... Okej, no będę badał teraz magię, zobaczymy jakby, ale odcinając się od śniącego dalej będę nauczał magii jako tak. Czegoś, co wydaje się, że i tak działa... Jako dar obiektywny, który nie został nam zabrany. Tak. Więc, no i będę tam się upewniał, żeby ta magia była bez otwierania się na śniącego i tak dalej. Czyli Joru zostaje z frakcją Korangara. Tak. I jak no to minęły te 2 tygodnie, to Joru tam był, jest teraz... Aha, dobra, i co się stało? A właśnie, jak to wyglądało w praktyce? Czy była jakaś noc długich noży? Czy Korkalom żyje? Czy został wygnany? Bo to jest interesujące. Więc nie było nocy długich noży, tylko Korkalom i Baltondral i jakaś grupa wiernych im strażników świątynnych i nowicjuszy opuściła obóz. Pospiesznie w nocy się spakowali, oni już chyba byli gotowi wcześniej, najwyraźniej jakoś konsultowali i rano po prostu ich nie było. Nie ma o tym wiele rozgłosu, bo ci strażnicy, co wtedy byli na wartach, to też byli, jakby wyruszli razem z nimi. Mhm. Wiadomo tylko, że opuścili obóz, nie wiadomo do końca gdzie. Natomiast Korkalon twierdzi, że śniący go prowadzi i że trzeba wyruszać, że obóz na bagnie już nie jest na to miejsce, zwłaszcza, że ta frakcja Korangara tak przeważała, więc stwierdziło, dobra, tutaj są już niewierni i trzeba znowu oczyścić lud, tak jak wcześniej ze starego obozu kiedyś Iberion wyruszył i założył nowe bractwo. Teraz... Odrzucając narość starego obozu, to teraz... Korkalom robi to samo. Tak, nowy ruch reformacyjny. No. Wracamy do teraźniejszości, czy... Tak, no to kończysz opowieść na tym. Aha, i skończyło się na tym, że Korangar cię wysłał do starego tak, obozu. Więc więc Korkalom poszedł w diabły. Stwierdził chyba, że... Nie ma już więcej sprzymierzeńców, których może zyskać, że nie wygra, bo po prostu znaczna większość balów stanęła po naszej stronie. No znaczna, większość po prostu. I tyle, a ja zostałem wysłany, żeby sprawdzić, jak się sprawujesz ze swoją misją, bo po mnie się jakoś dostałeś. Tak z ciekawości. Jeszcze cię przysłali z zielem. I przybyłem z zielem. Teraz są gorsze marże, ponieważ teraz Bal Orun trochę chce też mieć swój... On jest teraz... Tak. I jeszcze mnie przysłali z zielem, ale mam złą wiadomość, że podrożało niestety. Także jeżeli... Wiem, że ty raczej nie palisz, ale... Od tego się człowiek zabola. Ale ludzie ze starego obozu... No, znam tu takich, co chętnie kupują, natomiast... Ceny są jakie są. Słuchaj, ale to powiedz mi w takim razie, ja ci zaraz powiem wszystko. To mnie naprawdę ciekawi. Po co wy tam jeszcze siedzicie? To znaczy, no okej, okay, no śniący okazał się demonem, no, stawa się zwiódł Iberiona, część się dała przekonać, część nie, no wy się daliście przekonać, to jakby, dlaczego nie wiem, nie. Się jakoś nie przemianujecie, albo nie wrócicie do innych obozów, nie pogodzicie się z normalnymi bogami, w sensie, że jakby co was tam trzyma jeszcze, nie? No, trochę przyzwyczajenie mam wrażenie. Jesteśmy już tam od dłuższego czasu. Poza tymi wszystkimi rzeczami związanymi ze śniącym, religią, sektą, wyrobiliśmy też sobie jakieś inne metody działania. Sprzedajemy ziele, mamy bardzo dobrych wojowników, przecież strażnicy świątyni są jednymi z najlepszych w kolonii. Więc tak, no siła przyzwyczajenia. Jeżeli nie mamy potrzeby i konieczności się ruszać, to po co mamy się stamtąd ruszać? Są ludzie, którym na obozie, na bagnie jest wygodnie. Nie no, to ma to sens. Ma to sens. Natomiast co do tego, co pytasz, ja tu bym chciał flashback, albo przynajmniej ustalenie czegoś, to bo okej, ja dostałem tą misję od Krangera faktycznie. Tak. I minęły 2 tygodnie, w sensie na pewno Kendall tego tak nie zostawił. Kendall miał plan dotyczący tego, który na pewno realizował od razu, bo Kendall takich spraw nie przeciąga. Okej. Okay. Pobrałem pod uwagę, że czekasz, żeby nie... Znaczy nie, ja chciałem pójść prawie od razu do tego, pójść najpierw do Kruka, potencjalnie do Gomeza, ale do Kruka,
I jeśli kruk da zielone światło, to na przykład do magów ognia i wspólna konsultacja, czy idziemy z tym do magów wody. Nie chciałem bypassować starego obozu. W ogóle nie miałem tego w planach. Spoko, no to może. I ja tam Korangerowi de facto tego nie obiecałem. Powiedziałem, że zastanowię się i tak dalej. Więc ja tak, zaraz jak przyszedłem, tak zrobiłem. W sensie najpierw przyszedłem do kruka. Okej, okay, to flashback. Może przez Torusa, może nie, nieważne. Ważne, że na pewno do niego dotarłem. I mu zreferowałem sytuację, czyli że pewnie wygra Koranger, co się teraz potwierdziło, że Koranger chce niszczyć barierę z magami wody i taki jest teraz plan obozu na bagnie. I co my, w związku z tym, mam tu magiczne szpeje, mogę je zanieść, nie to muszę. To ma sens, dobra, no to to jest, to będzie jakiś dzień po waszym powrocie wtedy z obozu na bagnie. W takim razie, to jesteście w sali tronowej na zamku, jest tu Koristo, jest Koristo, jest Kruk, jest Gomez i jest Torus. I wszystko już zostało powiedziane. To się oni wszystko wiedzą. To jest ten moment, kiedy jest, zapada pytanie, no i co teraz? Odzywa się Koristo. Mając strapioną i zamyśloną starczą minę. Jeśli magowie wody... Być może magowie wody będą chcieli zebrać wszystkie kamienie ogniskujące. Najwyraźniej skoro... Wiele rzeczy teraz może się wydarzyć. Mamy z magami wody było niepisane porozumienie, że ani my, ani oni nie szukają kamieni ogniskujących, tylko zostają one tam, gdzie mają zostać. Tylko te świry z sekty związane tym paktem naruszyły, no i stąd teraz mamy tę sytuację. No dobrze. Odzywa się Kruk. Co się stanie, jeśli magowie wody zebraliby wszystkie kamienie ogniskujące? Gdyby zebrali wszystkie kamienie ogniskujące, zapewne będą próbowali wysadzić barierę. No chyba nie rozmawiałem z Saturasem on dokładnie, ale jakie konkretnie ma plany, ale to chyba musi być już końcówka ich planów, więc chyba będą zamierzali przystąpić do wysadzenia. Czy to wysadzenie może się powieść? Ciężko mi powiedzieć, jeśli Satura stwierdzi, że może się powieść, no to może się powieść. Moim zdaniem jest to bardzo nierozsądne z jego strony i ryzykowne. Satura z pewnością nie docenia ryzyka tego wszystkiego, co może się wydarzyć. Nie zdaję sobie sprawy ze szkód, które może wyrządzić, już nie mówiąc o losach królestwa i... Kruk dał mu znać, żeby Koristo się uciszył. Ten kamień w ogóle leży tam na stole. Co? No, nazywa się Gomez. Ja patrzę na to tak. Na tym stole leży nasz lewar. Magowie wody mogą nam bardzo dużo dać za ten kamień. Możemy zmusić ich do negocjacji. Zatańczą nam tak, jak im zagramy. Pytanie, czego chcemy od magów wody. No bo chyba nie wymordują wszystkich najemników. Chociaż może jest cena, za którą mogą poderżnąć gargul i skończyć całą tą farsę. Będziemy się musieli zastanowić. Dobrze. Magnaci muszą się naradzić. To oceniam, że to przede wszystkim sprawa polityczna. I decyzja będzie przede wszystkim decyzją polityczną. Ja kiwam głową i jak daję tylko znak, że będę chciał coś powiedzieć na koniec. Znaczy nie wiem, czy na koniec, ale że będę chciał coś powiedzieć. Byłoby to dyskretnie, to czekam, jest ten, no to jest ten moment, kiedy już wydaje się, że Kruk zamierza kończyć spotkanie, jakby daje sygnał, że jakby już
docenił, że informacje zostały wymienione na części spotkania ze wszystkimi, ale daje sygnał, że dyskusje polityczne odbywają się w gronie magnatów i będzie chciał do tego postąpić, więc jakby już powoli chce wypraszać ludzi. Panowie, jeśli tylko jedno zdanie na koniec mógłbym powiedzieć. No, mów, odezwał się Torus. Koranga jest człowiekiem honoru. I poprosił mnie o zadanie. Moja lojalność leży w Starym Obozie, więc to, co dogadałem z nim, jest dla mnie mniej ważne niż lojalność wobec tutaj obecnych i Starego Obozu. Ale jeśli mogę prosić o wzięcie pod uwagę kwestii mojego honoru w relacjach z nim przy podejmowaniu decyzji, wiem, że to nie jest najważniejsza sprawa, ale będę prosił o takie rozwiązanie, które pozwoli mi wyjść z twarzą, tym bardziej, że możliwe, że to może być cenny sojusznik. W jakimkolwiek rozdaniu przyjdzie nam żyć. Dla tego sojusznika chcesz oddać nasz kamień ogniskujący naszym wrogom? Panie, położyłem go tutaj dlatego, że nie chcę go nikomu oddać. Skoro zdobyłem go ja, to należy do Starego Obozu. To jak inaczej zamierzasz nie splamić swojego honoru przed Korangarem? Choćby tak, że będę znał motywy, przynajmniej część motywów, które będziecie mogli mi panowie ujawnić i decyzję, jaką podjęliśmy. Zresztą Korangar... Dla Korangara nie ma znaczenia, co magowie wody dadzą Staremu Obozowi. Więc tutaj nie wydaje mi się, żeby miał jakiekolwiek obiekcje co do stawiania im warunków. Chciałem jedynie o tym wspomnieć. I tyle. Nie mam żadnych innych oczekiwań co do tego. I pozwolę sobie oddalić się do swoich obowiązków. Tak. Dobrze. No i spocznij, możesz odejść. Dzięki. Tak właśnie robię. Wychodzę. Okej. I to było, rozumiem, też 2 tygodnie temu. Dwa tygodnie temu. Niecałe 2 tygodnie temu. I od tej pory się nic nie ruszyło. No to może dla... jakby w ramach... Na porządku. W ramach przypadków sprzyjających opowieści, rozstrzygnięcie tego... Nastąpić. Tak. Tak. Albo... no jakoś tak. Czy już nastąpiło? Nie, może... Może wiedziałeś, że dzisiaj ma zapaść decyzja. Niedziela, dobry dzień na podsumowanie. Czy ty mi to opowiedziałeś? Ja w skrócie to opowiedziałem. Tak. Że dzisiaj wieczorem, po wieczornym nabożeństwie... Więc stało się to elementem rozgrywek politycznych magnatów. No cóż, Korangar nie miał chyba innego wyjścia w tamtym momencie. No, przykro mi, Albert. Zastanawiałem się przez chwilę, czy tego po prostu nie zanieść, ale... Nie, rozumiem cię, rozumiem. Nie mogę, nie może tak postępować, sam rozumiesz, no po prostu. Straszna sprawa. Pamiętam, jak jaśnie oświecony Berion, umierając, mówił, że trzeba zanieść ten kamień. Ty, Albert, słuchaj, wody. A to jest jeszcze jeden temat, bo to mi nie daje spokoju. Co się dzieje? Od 2 tygodni, bo wcześniej o tym zapomniałem. O co chodzi? Ale przypomniał mi o tym Korangar właśnie. Oni, słuchaj, i Berion... Pamiętasz, jak oni nas tam wzięli we trójki? Wtedy co ja widziałem Iberiona przecież. Tak. Jeszcze był ten Arnold biedny. Tak, tak, tak. No to oni nas uznali wtedy za jakichś specjalnych czy liczonych. Jakiś, wiesz, że coś, że my wtedy zostaliśmy jakoś wybrani, namaszczeni. Czy sobie coś o tym mówił Korangar? Coś w ogóle... Korangar mi nic nie mówił. Powiem ci, jak ja to widzę. Na ten moment... Takie jest stanowisko moje i wydaje mi się, że ogólnie ludzi z obozu na Bractwie, chociaż na tym etapie nawet ludzie, którzy w nim pozostali, każdy tam może uważać sobie cokolwiek swojego o Iberionie śniącym i tym wszystkim. Uważam, że Iberion był człowiekiem wielkiego ducha i wielkiego umysłu. I być może w tym wielkim duchu, być może przez podszepty śniącego, niestety, ale może nie, może sam z siebie, może przez jakąś taką swoją przenikliwość, mądrość, coś w nas ujrzał. Ciężko mi stwierdzić. Ja chcę wiedzieć, że przez to drugie, że przez właśnie jakąś taką swoją roztropność. Słuchaj, zrobimy tak, Albert. Pójdziemy na wieczorne nabożeństwo do normalnego, porządnego boga Inosa, a później zjemy sobie po kiełbasie, bo mam. Ale każdy bóg jest normalny. No a ten jest najfajniejszy i najnormalniejszy ze wszystkich. Opiekuje się ludźmi, ogniem. A poza tym powiem ci tak jeszcze a propos tych magów wody. Ja tam u nich byłem jakiś czas temu. Mało tego, próbowałem do nich dołączyć, gdy... Gdzieś ty chłopie nie próbował dołączyć. Gdy przeżywałem mały kryzys wiary. No i to czemu cię nie wzięli? Nie chcieli. Ja mam wrażenie, że oni nie chcą niczyjej pomocy.
Oni sobie szykują ten swój rytuał i go sobie szykują i w ogóle nic ich nie obchodzi. Obóz na bagnie to przynajmniej do swojego rytuału chciał jakiejś pomocy. Pamiętasz, jak byliśmy w jaskini, w kopalni, szukaliśmy pełzaczy, zniszczyliśmy gniazdo, a stary obóz siedzą, szykują. No, no dobrze. I... A chciały mi pomóc, chciały mi pomóc. Chodź, pomodlisz się w świątyni, a przynajmniej popatrzysz sobie. Popatrzę. Póki jestem w starym obozie, chciałem po pierwsze posprzedawać to ziele, ale myślę, że tutaj się nawet nie będę sobie wpisywał ludzi za to. To jest ziele, nie? Ono jest na stary, na zamek w starym obozie dla magnatów. Aha, no więc ja je sprzedaję, ale jakby nawet sobie nie wpisuję tej rudy, bo ona pewnie jak wrócę do obozu na bagnie, to zostanie oddana Orunowi i tak dalej, więc ja nawet tego nie liczę sobie jako swojego utargu, bo to nie jest mój utarg. Tak, z tym ja to robię w ramach obowiązku. Bo to nawet, czekaj, to nawet nie było na sprzedaż, to była mała paczka ziela na taki gest dobrej woli. Aha, w ten sposób. Czyli nie dostałem na sprzedaż ziela. No to jako gest dobrej woli to przekażę później. Nie, ono jest takie, w obozie na bagnie jest wszystko pod kontrolą. Okay. Dalej produkujemy ziele. Mamy nadzieję, że nasze relacje handlowe są dalej w mocy. Macie tutaj prezent. Myślę, że wykorzystam moment jakby ogłoszenia decyzji do przekazania tego. Ja nie wiem, czy ja będę na to głosić decyzję, to mi to powiem. Ale dobra. Poza tym... To, że po prostu to wieczorem docieracie na zamek. Ale chciałem jeszcze sprzedać moją pałkę z kolcami. Skoro już tu jestem. Skoro jestem już w miejscu, w którym handel jest troszeczkę taki bardziej dynamiczny. Dobrze. To co, idziemy po staremu, że pół wartości... Nie mogę. A, nie powinno się. Nie jest dzień targowy? Ale ja nie jestem wyznawcą Inosa. Handlarze niektórzy nie przestrzegają. A jak jest w kolonii? Kto przestrzega, kto nie przestrzega? Zróbmy... Czy jest ktoś, kto nie przestrzega? Już trzymamy się tych, co znamy, tak? Jest Fisk i Dexter. Fisk byłby główny do sprzedaży. Może tak... Dobra, Fisk. 50-50, że przestrzega. Okej. Okay. 1-3 nie przestrzega. 4 przestrzega, czyli on jednak tak niechętnie, ale jakieś zasady trzeba, nawet w kolonii więziennej trzeba jakieś zasady mieć, jakiś rytm życia, bo inaczej ci się wszystkie dni zlewają i koniec. Jasne. Więc Dexter mówi, ale ja tutaj jestem bardziej elastyczny, to wcale nie jest handel przecież w ogóle i tak dalej. Wymiana, prawda? Dokładnie, więc czyż Inos naprawdę zakazał ten... Przecież handel to nie jest praca i tak dalej. Handel to jest zarabianie. Tylko Dexter da ci za niego 40 burek. On jest ile? 200 bazowo? 200 bazowo. To on ci da 90. Dobra. Nie mam z tym żadnego problemu. Okej. Okay. To i tak najwięcej. Ile mi dał? 90, tak? Tak, 90 burek lubię. 592 plus 90 to jest 680. Co ty jesteś bogatszy ode mnie? Co się stało? Protestuję. Ty w ogóle dostajesz żołd. No właśnie, idę. I chwila, bo tylko cień dostawałeś 50. Aha. Jako strażnik dostajesz 100. Tygodniowo? Tak. 100 tygodniowo. I teraz tak, koszty utrzymania, bo też mieszkasz w barakach, koszty utrzymania, ale w starym obozie generalnie wszyscy płacą za siebie. Chociaż strażnicy, powiedzmy, że taki, na jakim poziomie komfortu chcesz żyć? Ja nawet staram się odkładać, więc ja żyję taki przeciętny żołnierski. Znaczy tak, ja sobie czasem kupuję coś lepszego do jedzenia, ale ogólnie jakieś staram się piwo czasem oczywiście i tak dalej. Nie żyję estetycznie, ale też nie staram się nie przewalać. Jasne, w starym obozie jedzenie i takie rzeczy, jak alkohol, są względnie tanie, więc no to jeśli w tygodniu zarabiasz 100, to możesz się utrzymać za 20. Tak? Okej. Okay. To jest tak, nawet... Teraz walę cenę bardzo na oko, ale ty myślisz, nawet komfortowo za 20 możesz okay, to za 20. Astetycznie za 10 to będzie tak nie, surowo. Nie, za 20 się utrzymuję. 20 to jest takie, że spokojnie tu se piwka napijesz. A ile tych żołdów? Myślę, że już może 2 tygodnie. Nie, 2 tygodnie to 2 tygodnie, więc jesteś do przodu o 160. O 160, czyli 412 plus 160 to jest 512, 572. Okej. Okay. Wyścili mnie na poziom mocy, najgryźć drugie grudy. To co, wieczorem idziemy na zamek, tak? Tak. Wpuszczają mnie? No tak, jak idziesz z paczką. Okej. Okay. To myślę, że sprawa się rozstrzyga z krukiem, który... Czyli po rozmowie z wami, kiedy stoicie w przedsionku, siedzimy magnatów, w tym ładnie oświetlonym, ciepłym miejscu, to Kruk już. Dobrze. To ty
chodź ze mną. A ty udaj się tutaj naszego kwatermistrza. I on z tobą już wszystko załatwi. Idę do kwatermistrza. I tak kwatermistrz Bartolo, jeden z magnatów, notabene już. Ja mu tak w zwięzłych słowach tłumaczę, że dawno nie było dostaw. To tutaj tak za darmo, żeby było wiadomo, że handlowe relacje są utrzymane. No, doskonale. Mieliśmy trochę zamieszania w obozie na bagnie, zapewne słyszał pan plotki. No, słyszałem jakieś wieści, słyszałem. Wszystko już ustabilizowane. Aktualnie rządzi nami Korangar. Zioło niestety podrożeje i podaje kwotę nową. No, oczywiście, no tak, mogłem się spodziewać, że to nie... Bal Orun przejął kontrolę nad produkcją i wywalczył sobie niezależność w zamian za... No tak, jeśli dobre wieści zawsze idą w parze ze złymi. Pozostanie w obozie. Dobrze, będziemy renegocjować. Jasne. W takim razie będziemy renegocjować. Myślę, że dogadamy się. Z tego, co rozumiem, jest was teraz w bractwie mniej. Tak. No to nie będziecie mieli problemu utrzymać się za mniejszą ilość towarów, jedzenia i alkoholu. No, jest możliwe. Dobrze. Jemy też dość oszczędnie i estetycznie, także... To się chwali we współczesnym czasie. Tymczasem... Ile z drugim, tak? Tak. No to idę. Znowu sala tronowa, gdzie siedzą przy stole, siedzi Gomez, siedzi Torus, siedzą ochroniarze Gomeza, Blizna i Arto. Czyli jest taka grupa facetów, wszyscy w ogóle, poza Krukiem. Kruk jest taki... A Torus jest uważany jednocześnie, jest przywódcą strażników i jednocześnie magnatem? Czy to jest dystynkt, czy nie? Znaczy to tak... Więc Torus nie jest magnatem i masz wrażenie, że może mógłby być, gdyby był bardziej asertywny. Ale jest taką, wiesz, jest szefem strażników, trochę prawą ręką Gomeza, tak się go czasem tytułuje. I chyba trochę go wyczuwają, że to mu wystarczy i subtelnie, acz stanowczo czasem dają mu znać, że to jest jego sufit, jego możliwości. On się nie upomina. A nawet nie, bo nie można się upomnieć o bycie magnatem, że ej, należy mi się. No wiadomo, bycie magnatem. I Torus nie ma tego w sobie. Po prostu Torus koniec końców wiernie służy. Mhm. Okej. Okay. I dlaczego to jest nie do przeskoczenia dla niego i jest takie, jest jakieś lekkie napięcie wokół tego, ale... Jasne. Ale nie takie, żeby magnaci się koniec końców przejęli. I szukali dla niego dobrej, wyścielanej komnaty w zamku. Ale więc, no ale te kawały chłopa, no Kruk tylko, z was wszystkich, ty w sumie też ostatnio, masz jakoś więcej siły, czy czegoś? Znaczy, no mam siły 6, podniosłem sobie nawet, więc aha, no trochę noszenie tej zbroi, no trochę pakuję, tak, no dalej jestem nieduży i tak, bo Kendall warunki się ma, jakie się ma, no ale na tak. Pewno jest trochę taki, podbyczkował się odrobinę. Tak, no więc Kruk jest taki z was najbardziej wątły, chociaż czasem tego nie widać, bo te stroje magnatów są takie... jakieś bufiaste, rękawy, kołnierze z futra, takie dostojne, więc są trochę to tak też są robione, że dodają takiej dostojności trochę jak mundury, jakby podwyższają człowieka, ale tamte to są jednak kawały chłopa, to widać przy nich po prostu jak siedzą, jak się poruszają, widać, że oni nawet czujesz się trochę nieswojo przy tym stole, bo to są ludzie, którzy, i to wszyscy prawie, zwłaszcza ci magnaci Gomez, jego ochroniarze, że jakby nigdy nie wiesz, kiedy, czy on cię nie chce uderzyć, jak te gwałtowne ruchy, jak nawet sięgają po jakieś rzeczy na stole. Więc siadacie tam, siadasz gdzieś między Torusem a Krukiem. Gomez gdzieś naprzeciwko. Mamy decyzję i plan. Chcemy, żebyś udał się do nowego obozu. I... powiedział magom wody, jak wygląda sytuacja i że mamy jeden z kamieni ogniskujących. Ale kamień zostaje tutaj. Nie chcemy, żeby Lee i jego najemnicy napadli cię i zabrali ci kamień. Wiesz, tym szumowinom nigdy nie można ufać. Rozumiem. Czy mam im przedstawić jakąś ofertę, w jaki sposób mogą dostać kamień? Możesz przedstawiać im ofertę, że jesteśmy otwarci na oferty, ale chcielibyśmy w miarę możliwości, żebyś wcześniej wyczuł, jak bardzo
chcą go mieć, zanim przedstawisz mi ofertę. Oczywiście. Wolelibyśmy tak, żebyś nie wstawiał im konkretnej oferty. Oczywiście zależy, czego będą wymagały negocjacje. Niemniej jednak, no wiesz, o co chodzi. Oczywiście. Kamień zostaje tutaj. Chcemy, żeby magowie wody wiedzieli, że on tu jest. W porządku. Dobrze. Wyruszę zatem niezwłocznie po świcie. A i... Koristo chciał przekazać, że pakt o neutralności, też nietykania pozostałych kamieni ogniskujących jest ciągle w mocy. Czy tak naprawdę jest w mocy, to... Jasne, nie będę naszym zdaniem podlega negocjacji. Dobrze. Dobrze zatem. Wiem wszystko, czego potrzebuję wiedzieć. Smacznego. Wyruszasz jutro. Idę się przygotować, oporządzić i wyspać. Do widzenia. No i wstaję. Będę tam siedział za długo, bo tak, nie można... Jak już to, że siadam z nimi do stołu, jakby krok po kroczku jest, są to awanse, których nie należy nadużywać, bo mogą cię cofnąć o 5 kroków szybko wstecz, mm-hmm. Tak jest z takimi ludźmi. Więc jak dostaję instrukcję, to żegnam się. Okay, myślę, że czekam na ciebie i oczekuję. Przydasz mi się jutro. Do czego? Idę do nowego obozu negocjować z magami wody. Już tam byłeś, już cię raz wyrzucili na twoim tle, wyjdę świetnie. Różne są powody, żebyś poszedł ze mną. Próbowałem ich przekonać, że jeszcze wtedy o tym nie wiedziałem, że Śniący jest demonem Beliara, ale już wtedy podejrzewałem, że może tak być i próbowałem przekonać. Poza tym i też w sprawie kamienia ogniskującego, czyli też w sprawie Koangala, czyli jeszcze ty możesz błysnąć, ale jako ktoś, kto wziął sprawę w swoje ręce. Ale mamy go tam zanieść? Nie, no skąd? Przecież napadliby nas po drodze 10 razy wszyscy, gdyby wiedzieli, że mamy kamień. Czyli... Co by powstrzymało najemników od tego, żeby nas... Czyli po co my tam idziemy? Powiedzieć, że jest tu i że stary obóz będzie negocjował. Pieprzeni magnaci, wiecznie muszą położyć na wszystkim łapy. Ciszej, pamiętaj, gdzie stoisz. Dobrze. No dobra, no to chyba ruszymy jutro. Tak jest. Ej, właśnie, gdzie jest Karl? A wiesz co, siedzi tam u magów ognia i posadzili go nad książkami, chyba mu to pasuje. Więc poza tym nie, to jest wyprawa... Tam po pierwsze podekscytowałby się, że w nowym obozie wszyscy są wolni i przez pierwszy dzień uważałby, że odnalazł raj na ziemi, potem ktoś uderzyłby go w gębę i uznałby, że tam jednak jest bardzo źle i wszystko jest nie tak, jak chce. Poza tym on powoli idzie, no jest mnóstwo powodów, żeby taką wypowiedź nie zabierać. Więc nie chce siedzieć nad książkami. Jasne, rozumiem. Powiem ci szczerze, nie wierzę już szczerze mówióc w interwencję żadnych bóstw, ale jeśli tak, no to... Przeznaczenie chyba nam go zesłało tutaj. Gdyby nie on, to być może w ogóle nie dowiedzielibyśmy się od Iberiona tego, czego się dowiedzieliśmy. To co, wyśpij się i wyruszam o świcie. Coś mi się przypomniało. No? Wiesz, kto jest w nowym obozie? Kto? Wrzód. Zostawiłem go tam. No to... Może uda nam się nie spotkać. Miejmy nadzieję. Może został magiem wody. To by było zaskakujące. Kamień ogniskujący za waszą doskonałą przyjaźń. Próbował się uczyć magii śniącego jeszcze jak był w obozie na bagnach. Średnio mu to wychodziło, ale... Słuchaj. Był tam. Każda wyprawa musi mieć swoje trudne przeszkody. Jeszcze mam jedną rzecz, którą chciałbym zrobić. Chciałbym jeszcze złapać to... Idę spać w tych barakach u siebie, więc zakładam, że jest szansa złapać jeszcze Torusa przed snem. Tak. Jak wraca na przykład... Tak, bo tak. Do Torusa masz łatwy dostęp. Bo ja po prostu podchodzę i go pytam tak... Torus, mam jedno pytanie tak z ciekawości. Trzymaj, no tak, nie będę o takie rzeczy pytał, ale ciekawi mnie w sumie. Twoja prywatna opinia. No, mów. Chciałbyś, żeby wysadzili tą barierę i żebyśmy byli wolni, czy byś nie chciał? Tak, pytam cię szczerze, jak człowiek człowieka. Nie o to, co sądzą magnaci, nie o magów, nie o interesy, nie o króla. Tak, jak ty uważasz. Załóżmy, że to możliwe, że... Jeśli im się uda. Nie wiem, magowie. Nie ufam magom. Jak magowie coś planują, od razu zakładam, że to się skończy dla nas wszystkich źle. Zrozumiałem. Więc... Znaczy nie jest tu w kolonii dobrze, ale czuję, że jak pójdzie po myśli magów, to będzie jakimś cudem, będzie jeszcze gorzej. Ale gdyby... Szkandal, nie wiem. Od tak dawna robię po prostu swoją robotę, że już nawet nie myślałem, jakby to było. Gdyby to wszystko padło w cholerę. Wiesz co, to myślę, że tacy ludzie jak ty tylko sobie poradzą za barierą, czy nie za barierą.
Jakąś pracę pewnie bym sobie znalazł. Gdzie jest są pewnie inne zamki i bramy do strzeżenia. Ja się lekko uśmiecham, na zasadzie, co ja miałem o tym powiedzieć, wiem, że tutaj mamy odwróconą zależność, więc nawet nie będę tego żartem proponował. Śmiałam się trochę do siebie i mówię, dobra, dzięki to już, tak sobie czasem lubię pogadać, pomyśleć, jak się życie mogło już nie potoczyć. Idę spać. A ty jak tam? Jak tam los strażnika? Podoba mi się. Pierwszy miesiąc? Podoba mi się. Co ci mam powiedzieć teraz? No, trudno na lepsze życie tutaj, w tej kolonii, jakie można mieć, więc cieszę się, jestem wdzięczny. Staram się sumiennie robić to, co mam robić. I cieszę się, że miałem szczęście i mi się udało. Tyle. Prosta odpowiedź na proste pytanie. No, będą z ciebie ludzie. Cieszę się, że zaskoczyłem się. Dzięki, Torus. Też się sobą zaskoczyłem.